To będą dwa dni wypełnione fotografią. Pierwszego uczestnicy festiwalu pójdą na dwa fotospacery, drugiego staną do fotobitwy. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Pierwsze miejsce to są finansowe nagrody, to jest kwota w wysokości 1000 zł, drugie 800, 600, trzecie 300 jest nagroda publiczności i oczywiście mamy jeszcze nagrody od naszych partnerów niespodzianki, też wartościowe, więc wygrać taką kasę i świetne niespodziankowe nagrody to warto i niebywała okazja w Polsce. Jednak na tym festiwalu nie nagrody są najważniejsze. Chodzi o naukę warsztatu, ustawiania kadru, operowania światłem. Chodzi nam o to, żeby uczestnicy tych warsztatów, ewentualnie pleneru, jak mogę się czegoś nauczyć, więc warsztatu, nauczyli się korzystać z aparatu, fotografując ogień lub światło w takiej formie, żeby powstawały obrazy. Fokus nad Wartą zagości w Koninie po raz czwarty. Wszystkie działania kierujemy nie tylko do profesjonalnych fotografów, ale również przede wszystkim zależy nam na zachęceniu ludzi, pasjonatów, którzy kochają fotografowanie, żeby włączyli się w te nasze zabawy. Festiwal odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia. Zapisywać można się na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.